Witajcie w następnej degustacji. Tym razem mam szkockie piwo z browaru. Niech się przyjrzę. Kilngorm. Ciężko to wymówić. Wild Cat, czyli dziki kot, ale tak naprawdę jest to żbik. Niestety na tej etykiecie wygląda tak jak miniatura tygrysa z głową kota domowego. To troszkę nie jest prawda. Oczywiście żbik ma takie jakby leciutkie paski, a to nie aż tak jak tutaj. Piszą tutaj, że to pure Scottish style, ale wszystkie strony ratingowe określają to jako ESB, czyli Extra Special Bitter. 5,1% alkoholu. Kilngorm jest nazwą parku narodowego. I ten browar jest usytuowany w parku narodowym. Do tego pomaga lokalnej społeczności, ale także pomaga wpłatami na rzecz zagrożonych gatunków, tak jak żbik, tak jak czerwona wiewiórka, która jest wypychana przez szarą, niestety azjatycką, z Anglii i w ogóle Brytanii. Rzadko można spotkać czerwoną wiewiórę w Anglii. Większość jest szarych, niestety. Dobrze, no to mamy takie piwo. Ładna etykieta, ale troszkę przesadzona z tymi paskami. I jak to mówią, jest to delikatne, ciemno-bursztynowe piwo z złożonym słodowym i owocowym charakterem, z dołożonym troszkę chmielem. Mocne, mocne i takie no wychodzące naprzeciw, takie jak szkocki dziki kot. No cóż, to nie jest tak dokładnie szkocki dziki kot, to jest po prostu europejski żbik. No cóż, no to ma oczywiście łacińską nazwę, ale zapomniałem. Felis Silver, jakiś srebrny kot po prostu. Kapsel z logiem browaru, fajne górki, jest ok. Przejdźmy do piwa. Piana nam opadła, może troszkę dolejemy. Jak widzicie, jest bardzo ciemne, bursztynowe piwo. Piana gęsta, drobno pęcherzykowa, leciutki beż w kolorze. Wszystko w porządku i piwo jest klarowne. Aromat melanoidowy. Przypalany karmel, przypalana skórka od ciemnego chleba. Troszkę takich suszonych owoców, troszkę, no nie wiem. Też takie suszone figi jakieś. Nie jest tego może dużo, ale da się odczuć. Jest ok. Dobrze, to przejdźmy do smaku. Proszę, zrobię. Rzeczywiście jest taki delikatny, ale ja bym powiedział, że palona goryczka jest wyczuwalna. Palona skórka od chleba, palony karmel z lekkimi ziołowymi nogami. I to jest od razu. Do tego są troszkę takich nut suszonych owoców pestkowych,
nieco fig, ale niedużo. Troszkę takich nut. Jakby to powiedzieć, migdałowych, ale nie dużo. Jest to raczej wytrawne piwo. Fajnie się pije, przyjemne. Czuć moc. Może przez ciało, które jest dosyć takie intensywne. Dobre piwo. Warto spróbować. No, extra special bitter. Czemu nie? No i oczywiście nieco ze sprzedaży tego piwa idzie na ochronę zagrożonych gatunków. No, czemu nie? W Szkocji jest jakieś 400 żbików. W Polsce, w Bieszczadach jakieś 200. Przynajmniej z tego, co wyczytałem na stan dzisiejszy. Także trzeba chronić. To są fajne zwierzaki, bardzo przyjemne. Znaczy, lepiej do nich podchodzić. Są chronione. No i mogą, że tak powiem, pokazać pazurka. Ale wyglądają cudownie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba. Tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale tego stacji. No oczywiście prześlijcie wideo swoim znajomym. Wasze zdrowie. Slan 2.